Nasze koło skupia się na różnych aspektach psychologicznych i naukowych, przez co powstały różne sekcje, typu sekcja psychoonkologii, sekcja flowminacja, sekcja arteterapii, sekcja choreoterapii i sekcja badań jakościowych. Przykładowo, sekcja psychoonkologii tak naprawdę szerza ludzi, którzy są chętni pomóc osobom, którzy zmagają się z chorobą nowotworową i chcą się bardziej zagłębić w ten temat w aspekcie psychologicznym. Największym osiągnięciem do tej pory naszego koła są badania dotyczące działań arteterapeutycznych w szpitalach psychiatrycznych z perspektywy pacjentów. Z tymi badaniami grupa studentów naszego koła się zakwalifikowała na konferencję naukową w Toruniu. Aktualnie pracujemy nad warsztatami psychoedukacyjnymi, arteterapeutycznymi z wykorzystaniem utworów Tadeusza Różewicza i naszym celem jest znalezienie wartości psychologicznych w jego utworach. Od momentu, kiedy zaczęłam współpracę z kołem naukowym psychologicznym Flow, zauważyłam, że stałam się odważniejsza, bardziej otwarta i nie boję się zagłębiać w tematy, które są trudne i też niedostępne. To koło daje mi szereg możliwości w pracowaniu nad warsztatem pracy psychologa i ćwiczeniem umiejętności, których nie miałbym możliwości gdzie indziej przećwiczyć, a koło umożliwia mi współpracowanie przy wielu projektach, gdzie to będzie taką podstawą do mojej przyszłej kariery zawodowej. Jeżeli ktoś jest chętny, aby wziąć udział w naszym kole naukowym psychologicznym Flow, najlepiej jest tak naprawdę skontaktować się z naszym opiekunem, czyli z panią magister Eweliną Cichoń.